Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale The Brawl Stars. Tak, i pomyślałem sobie, że dzisiaj zagramy sobie walkę z bossem, ponieważ mam jeszcze 16 godzin, więc jeszcze dzisiaj i kończy nam się event, a jestem dość daleko na poziomie, nie pamiętam jakim, ale dość ciężkim, więc pomyślałem, że zagramy sobie walkę z bossem. Tak naprawdę nigdy nie gram na odcinku walka z bossem, nie wiem dlaczego. Ogólnie chyba nigdy takiego eventu nie robiłem na odcinku, więc nadeszła pora zrobić sobie event. Dlaczego Jesse? Ponieważ kupiłem sobie ten ładny skin, kaczka Jesse. No, nie mówcie, że nie jest ładny, no przepiękny, nie? Dobra, walka z bossem, co tu więcej gadać? Kaczka Jesse kontra wpierdolator. Akcja. Próbujemy. Próbujemy tutaj coś ugrać. O nie, o Boże. Dwóch koltów. To się dobrze nie skończy. Boss będzie zły za minutę i pół. Tam powinno pisać boss się wkurwi za minutę i pół, ale tam może być, nie? Chociaż na mnie wygląda, jakby już się wkurwił. Dobra. Nie strzelaj we mnie, ja tu jestem. Ja tu jestem Big Boss. Ej, jestem Big Boss, zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie bij mnie. Ty chamie. Otoczymy go. Otoczymy go. Wiedziałem. Kaczka. Kaczka do pomocy. Dawać. Dawaj go. Kaczka. Nie. Kaczka, dawaj go. Tu go postawię. O nie, rakietami strzela. Boss się wkurwił, okej. Dobrze wiedzieć. O nie. O nie. I'm alone, I'm lonely. Don't do it. Don't do it. Mało życia. Nie. Kaczka. Need healing. Chociaż ta kaczka mi nie daje healing, ale chociaż mnie obroni. Jeśli się za nią schowam. Kaczko, healing. My friend. Tak? Kaczka mnie uchroniła. Jak mówiłem, moja kaczka. Kaczka Jesse wymiata. Ała. Ała. Boli. No, co za gościu. Co za gość. No. To się uda. Nie uda się. Szkoda. Ale było blisko. Było blisko. Może ktoś jest. Okej, kilka ludzi jest online, ale myślę, że żaden z nich nie chce mi tutaj pomóc w walce z bossem. Więc spróbujmy sami.
Oczywiście z dwoma randomowymi typami, ale no, kto bierze Jesse na tą walkę z bossem? No, ja się pytam. Tylko ja, nie? Dobra, w sumie Jesse nie jest aż taka zła. Sami powiedzcie. No okej, dobra, obrywam strasznie. Ale Colt i w ogóle... Shelly też nie jestem pewny, czy jest dobra. Czemu ona stoi przed nim? Tak centralnie przed nim. Nie rozumiem. No, kościół. Nie. No. Te małe boty mnie denerwują. Okej. Nie, 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 nie. Boss się wkurwił. Bam, bam, bam. Okej. No, okej. Wyzwanie mistrzowskie, rozumiem, że to jest trudne, ale... Halo? Halo? Chill out, my friend. O nie. Nie. Uuu, to było... Co to było? Co to było? Halo? Może mi kogoś wydropić? Kogoś... Kogoś dobrego? Okej, ja mogę próbować, ponieważ mam dużo tiketów. I wydaje za każdym razem tylko jedno. O, ja pierdolę. Shelly. Czemu Shelly? Nie rozumiem, dlaczego Shelly na walce z botem? To w ogóle nie pasuje. Że ona musi być blisko niego. A on z bliska bije tak mocno, że się nie trzyma kupy. Chociaż może się udać. Nie. Nie bij mnie. Idź. Say hello to my little friend, man. My boy. My boy. Ej. Boss się wkurwił. Ej. Ty, bosie, idź stąd. Panie bosie. Czego on jest w ogóle bossem? Jak on się nazywa boss? Okej, okej. Teraz widzę, dlaczego boss. Boss botów. Boss, boss, boss. Boss of bosses.
Ała. To bolało. Hello, running. Please, running. Ja spierdzielam. Ja stąd spierdzielam. Spierdzielam stąd ja. Mam dość. Mam dość. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Ej. Kościół, ja... Ja chcę żyć. Nie. Nie. Panie, ja nie. Panie, ty chuju, panie. Panie. Bo trzy próby. Nie udało mi się. Może coś dropnie ze skrzynki. Zobaczymy. Fist strike? Nope. Two strike? Nope. Też nie. Ryzę. Czemu ten Hanzo tak często? Okej. Okay. Dużo, dużo golda. Przyda się. Na update. Dobra, niech drugim razem... jeśli ktoś chce ze mną to przejść, to niech się zgłosi. U mnie. Możecie mi napisać. Albo w klubie. Wam pokażę. Społeczność. Znajomi? Nie, klub. Klub tutaj, Brawl Polska, tutaj mamy tyle pucharów i w ogóle takie coś, taki znaczek. Ja jestem na czwartym miejscu, Fox jest na drugim, jakiś samuraj jest na trzecim, Ghost Fury jest na szóstym. No, możecie wbić na do klubu, oczywiście ze mną zagrać, lub z innymi osobami, którzy są w porządku, bo osoby, które nie są w porządku, się wyrzuca. Tak. To się z nimi robi. Więc bądźcie w porządku, inni też są w porządku i grajmy sobie razem. Będzie w porządku, nie? Może kiedyś nam się uda przejść walkę z bossem. Może jako Jessie, jako kaczka Jessie, może jako ktoś inny, może jako totalnie inny brawler, jeśli dojdzie, bo pewnie kiedyś dojdzie, ale no okej. Nie jestem pewny, czy w najbliższym czasie, ale z czasem pewnie dojdzie nowy brawler i mam nadzieję, że to nieco lepszy niż Tick. Bo Tick mi się nie podoba. Nie. I mean, on jest taki... No... Jest okej, okay, ale... Ale... Jest on zbyt słaby. Ma on zbyt mało życia. Za mało ataku. Może jeśli wyjdzie jakiś... jakiś balance update, to zwiększą mu życie i... damage, jako atak, ale teraz to on jest po prostu słaby. Przykro mi to mówić, ale Tick, jesteś słaby. Jesteś nawet fajny ma wygląd, ale fajny ma design, ale no jest po prostu słabym brawlerem. To jest przykre, ponieważ każdy brawler jest w jakiś sposób dobry. W jakiś sposób, w czymś jest dobry. I każdy może sobie się dostosować do jakiegoś brawlera. Każdy może się przyzwyczaić do jakiegoś brawlera. Każdy może sobie wybrać jakiegoś
jakiś typ brawlerów, jakiś, którym się dobrze gra, na przykład niektórzy dobrze grają takimi miotaczami, rzucają jak Dynamite czy Balej, niektórzy takimi snajperami jak Piper, a niektórzy to są tacy, takie tanki, takie, które podchodzą, muszą podejść, żeby z bliska zadać jakiś dobry damage, czy w ogóle damage. Na przykład Rose, El Primo, takie coś, nie? No, do tego Bull się dolicza, oczywiście. Tak, więc jak mówiłem, Mayday, jeśli ktoś chce mi pomóc rozpierdzielić tego bossa, a jeśli nie, to spróbuję sam. Dobra, trzymajcie się, pa, cześć.